Mieszkańcy Olsztynka już od lipca roku 1914 obserwowali wielkie przemarsze wojska, wielkie kolumny wojskowe, które maszerowały w kierunku granicy z Rosją. Wtedy na pewno czuli się dumni i czuli, że ktoś obroni tego miasta. Blady strach padł na mieszkańców Olsztynka, kiedy pod koniec sierpnia zaczęli obserwować kolumny uciekinierów, którzy uciekali od granicy z Rosją gdzieś w głąb Prus. 22 sierpnia zobaczyli gdzieś na horyzoncie Łuny. To była płonąca Nidzica, która przeżyła strzelaninę, a potem bombardowanie przez Rosjan. Wtedy poczuli, że najeźdźca jest nieobliczalny. 23 sierpnia po raz pierwszy namacalnie spotkali się z wojną, kiedy do Olsztynka przywieziono rannych spod Łyny, Orłowa, Frąknowa, więc żołnierzy 20. Korpusu generała von Scholza. 26 sierpnia w Olsztynku zrobiło się naprawdę gorąco. Dzień po dniu słyszeli, jak artyleria się przybliża do murów ich miasta, ale 26 sierpnia nieliczni mieszkańcy Olsztynka, którzy jeszcze zostali w swoim grodzie, zobaczyli jeżdżących po ulicach miasta kozaków. Wtedy naprawdę padł na nich blady strach. Jeszcze tego samego dnia 15. Korpus generała Martosa, oddziały, które kilka dni wcześniej walczyły pod Łyną, a potem niepokojone przemaszerowały przez Żelazno na Drowo, wkroczyły i zajęły miasteczko. Największe wydarzenia w historii Olsztynka związane są z I i II wojną światową. W okresie I wojny światowej, tuż na początku, w 1914 roku, w sierpniu, w okolicach Olsztynka miała miejsce wielka bitwa, nazwana w historiografii niemieckiej drugą bitwą pod Tannenbergiem. Rosyjskim piechurom, którzy zajmowali Olsztynek, ten średniowieczny gród jawił się niczym jakieś miasteczko z bajki. Obszerną relację na temat wkroczenia Rosjan do Olsztynka zawiera Aleksander Sołżenicyn w swojej książce Sierpień 14. Tam wspomina, jak Rosjanie byli zachwyceni budowlami Olsztynka, jego murami, górującym nad nim zamkiem. Jednocześnie po kilku godzinach to piękne, zachwycające, bajkowe miasteczko, jak pisze Sołżenicyn, stało się nasze. Rosjanie zaczęli szabrować pozamykane sklepy oraz domy mieszkańców Olsztynka, którzy kilka godzin wcześniej ewakuowali się z miasta. Po ciężkich walkach na linii Orłowo-Łyna-Frąknowo generał von Scholz wycofał swoje oddziały na linię Drwęcy między jeziorem Mielno a lasami jabłonkowskimi. Generał Martos, który zajął Olsztynek, myślał, że są to tylko oddziały osłonowe, które zasłaniają odwrót innych jednostek niemieckich. Jednak bał się natarcia z tamtej strony na Olsztynek, dlatego postanowił sam uderzyć jako pierwszy. 27 sierpnia wysłał 6. Dywizję Piechoty na Mielno i 8. Dywizję Piechoty w kierunku Drwęcka. Mimo zmasowanych ataków, mimo wielkiego natarcia ze strony artylerii, nie udało mu się przełamać jednak niemieckiej obrony. Co więcej, na północy, koło Drwęcka, Niemcy zaczęli kontratakować. Rosjanie atakujący w okolicach Mielna i Drwęcka mieli nadzieję, że w tym miejscu uda im się przełamać niemiecką linię obrony. Nie wiedzieli jednak, że ich przeciwnik cały czas otrzymuje regularne wsparcie. Co więcej, tego dnia udało im się pokonać 41. Dywizję z Iławy pod Waplewem, dlatego też nabrali jeszcze większego animuszu. Nie wiedzieli, że właśnie w okolicach Drwęcka Niemcy przeszli do kontrataku. Udało im się przeskoczyć linię Drwęcy i zaatakowali w kierunku na Olsztynek. Do szczególnie ciężkich walk doszło w okolicach Drwęcka w tak zwanym Czarcim Jarze. Tutaj Niemcy atakujący w kierunku Olsztynka napotkali silny opór Rosjan, którzy okopali się w stromych zboczach tutejszej doliny. Niemcy ostatecznie zdobyli te pozycje, ale za cenę wielkich strat, szczególnie wśród swoich dowódców. Rosyjscy żołnierze, rosyjscy snajperzy też wiedzieli, że kiedy zabije się przywódców poszczególnych formacji, tak naprawdę tracą one swój impet, swoją siłę manewru. W tym miejscu, gdzie były rosyjskie okopy, utworzono cmentarz. Jeden z piękniejszych cmentarzów bitewnych tej bitwy tannenberskiej. Żołnierze pochowani są, jak mówi legenda, w miejscu, gdzie były wcześniej okopy utworzone przez Rosjan. Na szczycie pochowani są dowódcy oddziałów niemieckich, które szturmowały pozycje rosyjskie. Za życia wrogowie, po śmierci wszyscy równi spoczywają w mogiłach obok siebie. Decydujące walki zaczęły się 28 sierpnia. To był piątek,
godziny poranne pierwsze potężne starcie miało miejsce właśnie w rejonie Waplewa nad rzeką Maruską. 41. Dywizja niemiecka z 20. Korpusu generała Scholza otrzymała zadanie wykonania uderzenia właśnie nad rzeczką Maruską, przejście rzeczki Maruski i zaatakowanie sił rosyjskich w rejonie Waplewa. 41. Dywizja dowodzona przez generała Sontaga dostała bardzo trudne zadanie oskrzydlenia, okrążenia przeciwnika. Niemieccy żołnierze powinni wyruszyć ze swoich pozycji w okolicach Januszkowa, Turówka, przejść przez drogę łączącą Nidzice z Olsztynkiem, zaatakować Waplewo, przebić się i zamknąć okrążenie w okolicach Pawłowa. Cały problem i cała trudność tej akcji polegała na tym, że aby ją wykonać, trzeba było przejść niczym między młotem a kowadłem między rosyjskimi pozycjami. Aby wykonać takie zadanie w nocy, w mroku, trzeba było spełnić trzy istotne warunki. Przede wszystkim żołnierze musieliby być wypoczęci. Po drugie, taka operacja wymagała dobrego rozpoznania w terenie, które powinni wykonać kawalerzyści. Po trzecie, ta operacja wymagała dynamicznego dowództwa. Żaden z tych trzech punktów nie został spełniony. Żołnierze byli przede wszystkim zmęczeni, wymęczeni bojem pod Gardynami, a potem okopywaniem się na wypadek rosyjskiego kontrnatarcia. Byli oni w boju praktycznie od trzech dni po ciężkich walkach z wojskami rosyjskimi. Mimo że wojska rosyjskie w odwrocie, mimo że defetyzm i spodziewana klęska zaglądała Rosjanom bardzo w oczy, w dalszym ciągu były to oddziały, które dysponowały dużą siłą i chęcią jakiegoś nawet odwetu na armii niemieckiej. Obudzono ich w końcu w nocy. Rozkaz dotarł późno do wielu jednostek, dlatego zaspani żołnierze wyruszyli w kierunku Waplewa. Dochodzi do przekazania informacji, do przekazania depesz i rozkazów, które nakazują następnego dnia, czyli w zasadzie to już był poranek 28 sierpnia, o godzinie 4:30 ci wymęczeni, głodni żołnierze mieli zaatakować pozycję w okolicach rzeki Maruski. Decyzja kompletnie niezrozumiała. Generał Sontag próbował interweniować, próbował doprowadzić do zmian tego rozkazu. Hindenburg był nieugięty, mają zaatakować. Spodziewano się, że pozycja rosyjska jest źle umocniona, że Rosjanie nie zdążyli się okopać, nie zdążyli przygotować się do ataku niemieckiego. Rozpoznanie praktycznie nie istniało. Kawalerzyści, którzy byli odpowiedzialni za rozpoznanie, tłumaczyli, że w nocy ich misja nie ma sensu, że mogliby co najwyżej wpaść na jakieś rosyjskie posterunki i tym samym obudzić alarm w szeregach przeciwnika. Wysłano co prawda dwa ośmioosobowe konne zwiady, ale wróciły one z niczym. Jeden w zasadzie wrócił z niczym, a drugi Rosjanie wytłukli. W końcu dowodzenie. Generał Sontag był dobrym pruskim dowódcą, ale nie wyróżniał się w jakąś szczególną charyzmą. Sam zresztą był sceptycznie nastawiony do planu, które zleciło mu dowództwo. Postanowił podzielić swoją niepełną dywizję na trzy podgrupy, które miały przejść po cichu między liniami wroga. Rozpoczął się nocny marsz. Waplewskie wzgórza, Waplewskie jezioro pod Waplewem i samą rzekę Maruskę spowijała gęsta jak mleko mgła. Mgła, która tej nocy i tego dnia rozległa się nad polami wokół Waplewa, nad lasami, jeziorami, była ponoć tak gęsta, że żołnierze, którzy maszerowali w kolumnie, nie widzieli pleców swojego poprzednika. Można się domyślić, że w takiej mgle bardzo szybko poszczególnym formacjom pomyliły się kierunki. Żołnierze nie trafiali w docelowe punkty zgrupowania, wychodzili w innych punktach niż było to założone. Żołnierze niemieccy w zasadzie wchodzili w ciemno. Nie wiedzieli dokładnie, gdzie są pozycje rosyjskie, nie wiedzieli dokładnie, gdzie mają się ich spodziewać. Weszli ponad 1200 metrów w głąb pozycji rosyjskich i wtedy nastąpił Armagedon. Pierwsze strzały tu pod Waplewem miały paść około godziny 3 rano. Prawdopodobnie pierwszą ofiarą potyczki pod Waplewem, tej masakry we mgle, był patrol kawalerzystów, który wyjechał jednak na rozpoznanie. W gęstej mgle żołnierze pogubili się wokół Waplewa i jak potem zostało to ujęte we wspomnieniach, aby odnaleźć drogę, jeden z dowódców otworzył mapę, a drugi z żołnierzy próbował przyświecić mu latarką z powodu tej gęstej mgły i panującej jeszcze nocy. Światło we mgle, w mroku, sprowadziło na nich rosyjski ogień i w ten sposób rozpoczyna się bitwa pod Waplewem. Tak naprawdę
Rosjanie też nie spodziewali się tego ataku. Piechota, która dotarła drogą od Jadamowa, trafiła bardzo szybko pod silny rosyjski ogień. Od 4 rano na tych polach pod Waplewem rozpoczęła się potężna, regularna bitwa. 41. Dywizję dowodzoną przez generała Sontaga do boju prowadził 59. Regiment Piechoty, który na co dzień stacjonował w Działdowie i Wiławie, tak zwani Hilerczycy. To są słynne koszary 59. Pułku Piechoty, zwane koszary Hindenburga. I to właśnie z tego miejsca, stacjonujący około 1000 żołnierzy, może niecały 1000, tak zwanych Hilerczyków, ruszyli na front pod Waplewo. 59. Pułk Piechoty wsławił się naprawdę wielkim bohaterstwem, wielkim męstwem w bitwie pod Waplewem. I były to jedyne koszary, które po roku 1920, czyli po ustaleniach Traktatu Wersalskiego, pozwolono w nich żołnierzom dalej mieszkać. Żołnierze ci w ogromnej większości pochodzili z Prus Wschodnich. W sposób szczególny żołnierze 59. Regimentu z Iławy pochodzili z powiatów Ostródzkiego i Nidzickiego. A więc można śmiało powiedzieć, że wielokrotnie bronili swoich domów w sensie dosłownym. Nie trzeba było ich specjalnie motywować do walki. Wiedzieli, o co walczą. Co więcej, animuszu bojowego tym żołnierzom dodały dotychczasowe zwycięstwa. Przede wszystkim walki graniczne pod Działdowem, gdzie przepędzili Rosjan z okolic Kisin, ale również 26 sierpnia starcie pod Gardynami, w którym za cenę wielkich strat również odparli Rosjan. Tego dnia mieli zaszczyt poprowadzić do walki całą 41. Dywizję generała Sontaga. 59. Pułk Piechoty wszedł prościutko w głąb pozycji rosyjskich. Weszli w taką malutką dolinkę, dolina była dookoła obsadzona przez wojska rosyjskie. Mało tego, wojska rosyjskie, nie tylko karabiny maszynowe, ale była też artyleria. Oddziały atakujące Waplewo rozwinęły swoje natarcie między drogą łączącą Nidzice a Olsztynek. Po dwóch stronach drogi rozwijało się natarcie. Głównym miejscem walk, które przeszło do legendy, był most na zachodnim brzegu wioski, który znajdował się mniej więcej w tym miejscu, gdzie dzisiaj znajdują się wiadukty trasy S7, które prowadzą tą drogę ponad rzeką Maruską, która wije się tu w tych zaroślach. Hilerczycy próbowali zdobyć ten most i bardzo szybkim atakiem przeszli przez niego, a potem zdobyli przyczółek po drugiej stronie rzeki. Okazało się, że przyczółek, który miał być polem wyjścia do dalszych ataków, stał się dla nich śmiertelną pułapką. Batalia pod Waplewem była niezwykle krwawa. Żołnierze będący w okrążeniu, zorientowawszy się, że opór dalszy nie ma najmniejszego sensu, a amunicja się już skończyła, postanowili wycofać się. Wycofać się wcale nie było łatwo, ponieważ trwała cały czas kanonada strzelców rosyjskich, a właśnie pod Waplewem, i to jest rzecz niezwykle dziwna, znalazło się bardzo wielu wytrawnych strzelców rosyjskich. Trafiali wręcz z chirurgiczną dokładnością do wycofujących się Niemców. I ta sytuacja spowodowała, że mnóstwo żołnierzy niemieckich znalazło tam pod Waplewem śmierć. Wielokrotne ponawiane ataki, aby zdobyć i zająć ten most, aby posunąć się dalej w kierunku linii przeciwnika, sprawiły, że most bardzo szybko pokrył się stosami ciał. Po zakończonej batalii pod Waplewem most nazwano Hillerbrücke, czyli tak zwany most Hilerczyków. Jeszcze do roku 1945 na tabliczce, która była na tym moście umieszczona, z piękną nazwą Hilerbrücke, widać było niektóre poniżej, niektóre metalowe fragmenty mostu od kul rosyjskich, które kierowane były w stronę uciekających stamtąd żołnierzy. Rosyjskie formacje, na które natknęli się Niemcy pod Waplewem, miały dość dużo czasu, aby przygotować się na ewentualne natarcie. Generał Martos, mając świadomość, że jego oddziały, które walczyły gdzieś tam na pierwszej linii frontu, powinny mieć kontakt z Nidzicą, powinny mieć kontakt ze swoim zapleczem. Dlatego też tu, w okolice Waplewa, pchnął spod Gryźlin 30. Połtawski Pułk Piechota, właściwie taki oddział żołnierzy pod dowództwem pułkownika Nowickiego. Kiedy rozgorzał bój pod Waplewem, dodatkowo generał Martos, dowódca 15. Korpusu, wzmocnił tych obrońców Waplewa 29. Pułkiem Czernichowskim, Pułkiem Piechoty.
Obydwie formacje były wzmocnione również artylerią. Co więcej, takim cichym sprzymierzeńcem Rosjan była ta mityczna Waplewska mgła. Atakujący Niemcy nie widzieli rosyjskich pozycji. Widzieli tylko, że z mgły padają strzały, które zabijają ich kolegów. Na nieszczęście Niemców mgła w pewnym momencie opadła i tak jak na patelni widać było doskonale nacierających Niemców, żołnierzy niemieckich. Rosjanie otworzyli zmasowany ogień do właśnie tej pierwszych oddziałów niemieckich i 59. Pułk Piechoty z Iławy poniósł ogromne, ogromne straty. Zginęło pod Waplewem ponad 700 żołnierzy z 59. Pułku Piechoty. Dzielnie broniących się żołnierzy wspomagała, jak wspomniałem, artyleria. 300 dostało się do niewoli. Jeden nawet młody żołnierz, prawdopodobnie 19-letni chłopak, nie mogąc zdzierżyć i pogodzić się z porażką, ostatnią kulą, jaką miał w swoim karabinie, popełnił samobójstwo. Ważnym punktem w opowieści o bitwie pod Waplewem jest stacja pocztowa w Witramowie. Ten oto niewielki budynek leżący dzisiaj przy trasie S7 kiedyś był ważnym punktem odniesienia na wszystkich mapach, a szczególnie na mapach wojskowych. To właśnie w tym miejscu miały zebrać się główne siły 41. Dywizji, stąd w jednej kolumnie wyruszyć na Waplewo, by tam rozdzielić się na trzy oddzielne kolumny, które miały wyruszyć do Pawłowa, Gąsiorowa i Nalutki. Niestety żołnierze pogubili się we mgle. Główne siły wyszły przed stacją Witramowa aż 1200 metrów stąd, dlatego też kiedy główne siły dotarły do stacji w Witramowie, pod Waplewem trwał już bój. Oddziały po krótkim odpoczynku, po krótkiej przerwie wyruszyły na odsiecz swoim kolegom. Kiedy bój pod Waplewem zaczął rozpalać się coraz bardziej, tutaj w majątku w Jadamowie utworzono punkt opatrunkowy dla żołnierzy 59. Regimentu Piechoty pochodzącego z Iławy. Na pole bitwy drogą z Jadamowa do Waplewa ciągnęły nowe oddziały, więc droga była zatarasowana. Stały tam wozy taborowe, masa ludzka blokowała swobodny przepływ przez tą drogę. W tej masie ludzkiej została zablokowana również artyleria. 79. Pułk Polowej Artylerii z Ostródy z 18 działami stał bezczynnie na drodze, nie mogąc wykonać żadnego większego manewru. Co więcej, między żołnierzami, którzy byli tu na tyłach, a tymi, którzy walczyli już pod Waplewem, nie było żadnego kontaktu. Dopiero kiedy zaczęto zwozić rannych do punktu opatrunkowego, dowiedziano się, co dzieje się pod Waplewem i wiadomości nie były dobre. Niemcy przerazili się, bo Rosjanie wyraźnie brali górę. Był to wielki kocioł. Żołnierze z Iławy wycofywali się w sposób zorganizowany, ale straty mieli ogromne. Wtedy to dowódcy postanowili wspomóc moralnie walczących tam samotnych Hilerczyków. Te działa, które stały do tej pory na drodze, próbowano wyciągnąć przed majątek i z okolic majątku w Jadamowie otworzono ogień artyleryjski w kierunku na Waplewo. Rosjanie nie odpowiadali. Dopiero po godzinie 6 rano, kiedy mgła się podniosła, Rosjanie namierzyli, skąd strzela niemiecka artyleria, i odpowiedzieli swoim ogniem. To był fenomen dla walczących tam pod samym Waplewem, bo nad ich głowami przelatywały rosyjskie szrapnele, ale rozrywały się dopiero tutaj na tyłach oddziałów niemieckich. W okolicach majątku i w samym majątku wybuchła panika. Żołnierze próbowali zawracać całe wozy, tabory, z powrotem wracać w kierunku, z którego przyszli. Tutaj ranni uciekali, aby schronić się przed rosyjskim bombardowaniem. Tylko i wyłącznie dyscyplina niemieckich oficerów sprawiła, że nie doszło do wielkiej paniki i do ucieczki z pola walki. Również tu przy stacji w Witramowie doszło do kuriozalnego wydarzenia. Otóż rozstawiła się tu artyleria, w niewielkiej mleczarni był mały lazaret. Pojawił się 35. Pułk Artylerii, też stacjonujących żołnierzy z Iławy. 35. Pułk Artylerii mimo ataków Rosjan rozstawił baterie i zaczął atakować ostrzeliwujących 59. Pułk żołnierzy rosyjskich. Ale oto z tyłu niemieckich wojsk, zza pleców, wypłynęli z lasu Rosjanie. 1200 metrów od stacji pocztowej pojawiły się oddziały rosyjskie, które zaatakowały Niemców od tyłu. Również na północy
Rosjanie zaczęli schodzić ze wzgórz i spychać niemieckie oddziały. Ci, którzy mieli otoczyć Rosjan, sami byli okrążeni. Dlatego też około godziny 7:30 zarządzono odwrót. Tak naprawdę rozkaz o odwrocie nie dotarł do wszystkich żołnierzy, dlatego też każdy uciekał na własną rękę. Pułkownik Zontak próbował zorganizować wycofanie swoich żołnierzy w sposób zorganizowany, tak żeby były jak najmniejsze straty, ale no niestety dowodzący żołnierze jeszcze przed wzięciem i do niewoli przez Rosjan łamali swoje szable, a pod Waplewem bardzo ciężko ranny pułkownik Zontak, opatrywany w punkcie opatrunkowym rosyjskim, zmarł. I to może taka niekoniecznie chwalebna fragment bitwy i samego potraktowania swoich wrogów, ale powinni być potraktowani w sposób rycerski. Po zakończonej bitwie znaleziono obdarte z ubrań ciało pułkownika Zontaga. Tu do stacji w Witramowie rozkaz o odwrocie nie dotarł. Artylerzyści, którzy zostali przy stacji, bronili się do ostatniego tchu. Ostatnich dwóch artylerzystów oddało strzał z 200 metrów do nacierających Rosjan, a doktor, który obsługiwał lazaret wraz z 50 rannymi, dostał się do niewoli. W ten oto sposób bitwa pod Waplewem została przegrana przez Niemców. Bitwa pod Waplewem, mimo że zakończona klęską wojsk pruskich, wojsk niemieckich, miała swój niesamowity epizod. Mianowicie, jak wiadomo, w obydwu armiach walczących pod Waplewem, czyli w armii rosyjskiej i w armii Kajzera, walczyli również Polacy. Walczyli Polacy, tak katolicy, jak i protestanci, jak i w armii rosyjskiej prawosławni czy katolicy. No i pod Waplewem, jak chce historia, zorientowano się po rozmowach w okopach, że po drugiej stronie też są Polacy. Zaczęli do siebie krzyczeć: a wy skąd jesteście Polacy? Skracając całą tą historię, okazało się, że w okopie po jednej i po przeciwnej stronie są bracia. Gdy dowódcy, to rosyjski dowódca niemiecki, dowiedzieli się o tej sytuacji, zezwolili obydwu braciom na to, by mogli spotkać się z matką, która najprawdopodobniej mieszkała w niedalekiej miejscowości. Iławski Stadion to budowla, która powstała ponad 80 lat temu. Tu odbywały się manifestacje patriotyczne w czasach, gdy Iława była w granicach państwa niemieckiego, ale przede wszystkim odbywały się one nie na stadionie, tyle co pod tym pomnikiem. Pomnik, który ma swoją niesamowitą, burzliwą historię, a pomnik poświęcony żołnierzom walczącym pod Tannenbergiem. 8 września 1926 roku w Iławskim hotelu Zum Kronprinzen zbiera się grupa kilkunastu czy kilkudziesięciu byłych żołnierzy walczących pod Tannenbergiem, by spotkać się i w jakiś sposób uczcić swoich kolegów, tych bohaterów, którzy tam zginęli w czasie działań pierwszowojennych. Pomysłów jest kilka, ale te najważniejsze jak gdyby pada na koniec całego zebrania. Postawmy im pomnik. W ciągu 2 lat zebrano odpowiednie fundusze i w 1927 roku staje pomnik. Trud nie poszedł na marne. W tym samym czasie, kiedy pod Waplewem wykrwawiali się Hilerczycy, generał Morgan, nie mogąc doczekać rozkazu, postanowił samowolnie wydać rozkaz do natarcia i centralne oraz północne siły wyruszyły w kierunku Olsztynka, spychając Rosjan jak taran. W ten sposób ofiara tych, którzy zginęli pod Waplewem, nie poszła na marne. Oni związali duże siły wojskowe Rosjan tu pod Waplewem, dzięki czemu tam pod Olsztynkiem Niemcy pokonali główne siły generała Martosa. Kolejne takie starcie miało miejsce w okolicach Olsztynka, kiedy na pomoc 15 Korpusowi zostały wysłane dwa pułki z 13 Korpusu generała Klujewa. To był pułk Koporski i pułk Narewski. Pułk to dużo żołnierzy, około 4000 żołnierzy, czyli to były znaczne siły. I te pułki zostały skierowane właśnie w rejon Olsztynka i dalej w rejon Królikowo-Sudwa-Świętajno. Tu właśnie w ten rejon Sudwy został skierowany jeden z pułków rosyjskich 13 Korpusu, który próbował przełamać obronę niemiecką wzdłuż rzeki Drwęcy. I tu rano bardzo zmęczeni żołnierze rosyjscy jednego z batalionów odpoczywali
przy drodze, w rowie, po prostu byli tak zmęczeni, że no, prawda, mogli nawet odpoczywać, mogli nawet zasnąć na chwilę, bo to były duże upały w sierpniu. Żołnierze rosyjscy pokonywali setki, dziesiątki kilometrów, byli potwornie zmęczeni i właśnie nie dostrzegli, że z drugiej strony podeszły wojska niemieckie, które niespodziewanie pojawiły się od strony Świętajna. I tu właśnie w tym rejonie został zaskoczony batalion rosyjski i Niemcy przypuścili szturm, otworzyli ogień nawet z karabinów maszynowych. Także zginęło w ciągu dosłownie kilkudziesięciu minut, zginęło tutaj ponad 560 żołnierzy rosyjskich. Później były robione zdjęcia, bo ciała tych żołnierzy leżały właśnie w rowie i były robione później zdjęcia, które się zachowały przez fotoreporterów niemieckich, gdzie one leżały przez kilka dni, napuchnięte, potwornie wyglądające zwłoki tych kilkuset żołnierzy rosyjskich, którzy właśnie w tym rowie znaleźli swój wieczny odpoczynek. Po bitwie zostali pochowani niedaleko w grobach, które są do dnia dzisiejszego. W sumie 560 żołnierzy rosyjskich zostało zabitych tutaj w tym niespodziewanym starciu. Od północy podążały wojska niemieckie dywizji, rezerwowej dywizji, tak zwanej Landwehry generała Golca. Dywizja ta, która była formowana z rezerwistów w rejonie Schleswig-Holsztyn, została przerzucona drogą kolejową. W ciągu 20 kilku godzin przewieziono całą dywizję właśnie tutaj do Prus Wschodnich i została ta dywizja wyładowana w rejonie Ostrudy i Biesala. Część sił, kilka batalionów na czele z generałem Golcem, podążyła w nocy z 27 na 27 sierpnia szybkim marszem z Biesala do Olsztynka. Musieli przebyć kilkanaście kilometrów i rano, około godziny 9, dywizja, te oddziały, no nie całej dywizji, tylko części dywizji generała Golca, znalazły się w lesie miejskim w rejonie Jagiełka i wykonały uderzenie na peryferię Olsztynka. Tutaj starły się z oddziałami rosyjskimi i wywiązała się bardzo krwawa bitwa właśnie na przedpolach Olsztynka w rejonie lasu miejskiego. W godzinach przedpołudniowych z Olsztyna zaczęły nadciągać oddziały generała Klujewa, który otrzymał rozkaz wycofania się z Olsztyna i przybycia niezwłocznie na pomoc 15 Korpusowi w rejonie Olsztynka. Jeden z pułków rosyjskich, pułk Newski, który jako pierwszy znalazł się w rejonie Olsztynka, wykonał uderzenie, można powiedzieć, w lewą flankę oddziałów dywizji generała Golca. I rozpoczęły się bardzo zacięte walki, które trwały przez wiele godzin 28 sierpnia i niemal całą noc na 29 sierpnia w lesie miejskim. Jest to specyficzna bitwa właśnie toczona w lesie. Ona ma swoją dramaturgię, dlatego że no, bitwa w lesie przy użyciu karabinów maszynowych, w ogóle broni palnej, artylerii, jest bardzo niebezpieczna dla żołnierzy, bo pociski niszczą drzewa, powodują właśnie drzazgi, które wbijają się w ciało, drzewa spadające na żołnierzy ukrytych gdzieś tam na prędce wykopanych okopach. Także niektórzy sądzą, że w lesie jest łatwiej walczyć. Okazuje się, że niekoniecznie, że las sprawia, szczególnie jeszcze latem, jak jest bardzo gorąco, sprawia duże, bardzo poważne zagrożenie dla żołnierzy. I właśnie bitwa w lesie miejskim w Olsztynku, która trwała, jak już mówiłem, przez wiele godzin i toczona przez oddziały generała dywizji generała Golca i właśnie ten pułk Newski z 13 Korpusu, przyniosło ogromne straty po jednej i po drugiej stronie.
i oblicza się, że w tej bitwie zginęło ponad 400 żołnierzy rosyjskich i około 240 żołnierzy niemieckich. Wszyscy oni zostali pochowani na dwóch cmentarzach leśnych, które też znajdują się do dnia dzisiejszego właśnie w lesie miejskim przy ulicy Leśnej. W przededniu wybuchu I wojny światowej Olsztyn był prężnie rozwijającym się miastem, które zamieszkiwało 38 tysięcy mieszkańców. Ze względu na swoje dobre położenie oraz korzystne warunki komunikacyjne w mieście umieszczono również potężny garnizon żołnierzy. Swoją siedzibę miały tutaj różne dowództwa poszczególnych oddziałów, a od roku 1912 w Olsztynie stacjonował potężny 20. Korpus dowodzony przez generała Friedricha von Scholza. Na wieść o zbliżającej się wojnie Friedrich von Scholz wracał z urlopu 24 lipca, a już 29 rozesłał telegram, aby do Olsztyna wrócili dowódcy poszczególnych jednostek, aby wracali żołnierze. 1 sierpnia ogłoszono powszechną mobilizację. Mieszkańcy Prus czuli, że dzieje się coś bardzo ważnego, bo pod broń została podwołana cała Landwehra, więc mężczyźni od 17 do 43 roku życia. Na wieść o wybuchu I wojny światowej, wtedy Wielkiej Wojny, mieszkańcy Olsztyna zareagowali entuzjazmem, wyszli na ulice, w kościołach biły dzwony, wywieszano flagi, śpiewano pieści patriotyczne, a mieszkańcy wznosili okrzyki na cześć cesarza i dowódcy korpusu generała von Scholza. Jednak wojna już za chwilę pokazała swoje drugie, bardziej dramatyczne oblicze. Po początkowym entuzjazmie, po chwili miasto ogarnęły zwykłe wojenne problemy, jedne bardziej poważne, inne mniej poważne. Na początek pojawiła się szpiegomania. Każdy człowiek, który chodził po Olsztynie i rozglądał się po jego ulicach, szukając drogi, pytając o jakieś budynki, brany był za szpiega. Najczęściej ofiarą tej szpiegomanii byli żołnierze, którzy próbowali znaleźć swój garnizon. Byli to często ludzie z malutkich mazurskich, warmińskich miejscowości, nie znali dużego miasta, dlatego też rozglądali się, wypytywali o drogę i brani byli często za szpiegów. Kolejnym problemem, takim zwykłym, który występuje na wojnie, to są problemy z żywnością, z aprowizacją. Z jednej strony mieszkańcy Olsztyna chcieli wykupić wszystko, co było w sklepach, aby przygotować się na te trudne dni wojny, a z drugiej strony kupcy nie chcieli przyjmować banknotów, bojąc się, że za chwilę te banknoty stracą na wartości. W końcu najciekawsza rzecz. Zaczęło się polowanie na francuskie samochody wypełnione złotem, które miały to złoto przez Prusy Wschodnie przewieźć do Rosji, do swojego sprzymierzeńca. Pojawiła się taka miejska legenda, że przez Prusy będą właśnie jechały samochody wypełnione francuskim złotem. I zaczęło się polowanie. Na ulicach miasta, w małych miejscowościach stawiano zapory, barykady, punkty kontrolne, aby złapać te francuskie samochody wypełnione złotem. Po początkowej fali radości, entuzjazmu, jaka wybuchła z okazji ogłoszenia I wojny światowej, do mieszkańców Olsztyna zaczęły również docierać wiadomości z frontu. Oczywiście lokalne gazety próbowały uspokajać nastroje społeczne, ale mieszkańcy Olsztyna co innego czytali w swoich gazetach o zwycięstwie niemieckiej armii, a co innego słyszeli od uchodźców, którzy zaczęli przybywać do miasta z okolic Działdowa, Niedzicy, Pasymia i wszystkich tych miast, gdzie wkraczali już Rosjanie. Co więcej, 24 sierpnia lokalna gazeta Allenstein Zeitung podała komunikat naczelnego dowództwa, które mówiło, że od 24 godzin korpus generała von Scholza dzielnie broni się przed nacierającymi siłami wroga, które są w dużo większej liczbie niż oddziały broniące. Miało to uspokoić mieszkańców, że mają dzielnych żołnierzy, którzy będą bronili tego miasta. Jednocześnie z tym komunikatem mieszkańcy Olsztyna zauważyli, że z miasta wyjeżdżają wszystkie ważne instytucje, ewakuowane są banki, urzędy. Kropkę nad i postawił komunikat, który pojawił się 25 sierpnia. Już nie w gazecie, ale telegram generała von Scholza dowodzącego 20. Korpusem rozwieszono w różnych częściach miasta. Generał Scholz informował mieszkańców Olsztyna, iż z miasta wycofane zostaną wszystkie oddziały wojskowe. Mieszkańcy mają pozostać w mieście, nie panikować, nie strzelać do Rosjan. Ten zabieg, aby wyprowadzić wojsko z miasta, miał uratować Olsztyn przed bombardowaniem. Te wiadomości, które miały uspokoić mieszkańców, tak naprawdę sprawiły w mieście wielką panikę. Większość mieszkańców zaczęła w popłochu pakować swoje rzeczy i udała się na dworzec główny, aby stamtąd wyjechać pociągiem jak najdalej od Rosjan, jak najdalej od Olsztyna.
Po komunikacie generała von Scholza i opuszczeniu przez żołnierzy miasta zaufanie do armii wśród mieszkańców legło w gruzach. W mieście pozostali żandarmi, przedstawiciele magistratu, burmistrz, nadburmistrz i tak naprawdę to ci ludzie uchronili miasto przed chaosem, przed plądrowaniem, podpaleniami. Jednak mieszkańcy próbowali póki co wydostać się za wszelką cenę z miasta, do którego zbliżały się rosyjskie oddziały. Dworzec główny w Olsztynie wypełnił się mieszkańcami, którzy z pakunkami czekali na pociągi. Dochodziło też do bardzo humorystycznych, a zarazem dramatycznych wydarzeń, bo oto chociażby właściciel dworcowej restauracji przed ucieczką postanowił rozdać piwo, które zostało w restauracji. Rozdawał je za darmo. Kiedy wyjechał, zachęceni tym darmowym rozdawaniem piwa mieszkańcy Olsztyna, wśród nich spora ilość takiego lokalnego plebsu włamała się do restauracji, splądrowała ją doszczętnie. Tak naprawdę dowództwu niemieckiemu zależało na tym, aby mieszkańcy nie opuszczali miast. Dlaczego? Dlatego, że próbowali wydostać się koleją, a wtedy cała kolej oddana była na potrzeby armii. Trwała przecież wielka operacja przeniesienia pierwszego korpusu generała von François z okolic Gombina w kierunku Uzdowa i tamtej linii frontu. Dlatego też wszystkie składy pociągów były potrzebne do przewożenia żołnierzy. Dlatego wśród mieszkańców, którzy próbowali uciekać z Olsztyna, rozpowszechniano plotki o tym, że Niemcy zwyciężają i w ten sposób próbowano zachęcić ich do powrotu. Kiedy właściciel restauracji dworcowej wrócił do Olsztyna, zastał lokal w opłakanym stanie. Tłum, plebs, który pozostał w Olsztynie, o czym mówił sam chociażby burmistrz Olsztyna, zachęcony tym, że na ulicy nie ma żandarmów, że nikt nie pilnuje swoich sklepów, próbował włamywać się do mieszkań, próbował włamywać się do hoteli, do restauracji. Potem te włamania próbowano przypisać Rosjanom, ale jednak na szczęście stwierdzone jest jasno, że to sami mieszkańcy Olsztyna, ta ciemna strona mieszkańców Olsztyna próbowała dokonać włamań i jakichś grabieży opuszczonym mieście. Dlatego też burmistrz miasta postanowił powołać taką straż obywatelską złożoną z 20 mieszkańców, którzy wieczorami mieli patrolować ulice i chronić mieszkania, lokale, sklepy przed niepotrzebną grabieżą. I tak oto Olsztyn opustoszały czekał na wkroczenie carskiej armii. Do opuszczonego przez wojsko miasta pierwsze rosyjskie patrole dotarły już 26 sierpnia około godziny 17. Było to dość kuriozalne wydarzenie, bo rosyjski patrol złożony z jednego oficera i trzech dragonów, który wjechał na ulicę Olsztyna, wyglądał tak, jakby się po prostu zgubił gdzieś po drodze. Rosyjscy żołnierze jeździli po ulicach miasta i wypytywali mieszkańców, gdzie są jakieś pruskie oddziały. W okolicach Wysokiej Bramy jeden z mieszkańców, który prawdopodobnie dramat wojny próbował złagodzić alkoholem, w stanie upojenia alkoholowego złapał jednego z tych rosyjskich żołnierzy, z jego konia za lejce i zatrzymał. Wtedy do rosyjskich żołnierzy zaczęli podchodzić mieszkańcy Olsztyna i zaczęli wyrażać swoje niezadowolenie z powodu tego, że Rosjanie wkraczają do Prus Wschodnich. Żandarmi, którzy mieli swoją siedzibę tutaj w Wysokiej Bramie, zobaczyli to wydarzenie, zobaczyli, że mieszkańcy są gotowi pobić tą grupkę rosyjskich żołnierzy. Dlatego też wybiegli naprzeciw Moskalom. I w ten sposób niemieccy policjanci uratowali chyba życie temu pierwszemu rosyjskiemu patrolowi, który pojawił się w mieście. Rosjanie opuścili miasto, a za nimi wyruszył pościg niemieckich ułanów. To było pierwsze wtargnięcie Rosjan do Olsztyna już 26 sierpnia. Po wizycie zabłąkanego rosyjskiego patrolu w mieście szef tutejszej policji postanowił wystawić na rogatkach miasta swoich ludzi, którzy mieli przywitać Rosjan wkraczających do miasta. Ci ludzie mieli zapewnić żołnierzy, że nie grozi im nic złego. W ten sposób chcieli uchronić miasto przed paleniem, bombardowaniem. 27 sierpnia na olsztyński rynek wjechał pierwszy oddział reprezentujący 13 Korpus generała Klujewa. Ci żołnierze wyglądali majestatycznie. Na rynku miał powitać ich jako pierwszy żydowski kupiec, który podszedł do nich ze szklanką wina i chciał powitać oficera, który dowodził tym oddziałem. Oficer miał odmówić i zadowolił się tylko szklanką wody, ale kiedy zobaczył, że z ratusza wychodzą przedstawiciele władz miejskich, zsiadł z konia. Odczytano to jako okazanie szacunku wobec tych, którzy sprawują władzę w tym mieście. Zaczęły się pierwsze rozmowy.
Oficer obiecał, że jeśli nie będzie prowadzonych żadnych wrogich działań wobec jego żołnierzy, miastu nic nie grozi. Zobligował się, że wystawi patrole przed każdym sklepem, każdym hotelem, co ma zapobiec plądrowaniu miasta. Kiedy katolicki ksiądz Weichsel przetłumaczył to, co oświadczył ten rosyjski oficer mieszkańcom zgromadzonym wokół tego pierwszego oddziału, który wkroczył do miasta, mieszkańcy Olsztyna, ci, którzy pozostali w tym mieście, byli pod wielkim wrażeniem. Szefa tutejszej policji zniesmaczył widok olsztyńskich panien, które witały z uśmiechem na ustach rosyjskich żołnierzy. Wręczały im kwiaty, a co po niektóre ponoć widywano, jak spacerowały z tymi żołnierzami. Prawdopodobnie ten oddział rosyjskiej armii, który wkroczył do Olsztyna, to był jakiś oddział reprezentacyjny, dlatego że już za chwilę wkroczyli maruderzy i ten widok prostych rosyjskich żołnierzy na pewno nie zachwyciłby żadnej panny. Kolejne oddziały, które wkraczały do Olsztyna, nie wyglądały już tak pięknie jak awangarda, którą powitali przedstawiciele miasta. Żołnierze, którzy maszerowali przez 10 dni, często byli niemyci, niegoleni, a więc wyglądali bardziej jak pielgrzymi niż jak zorganizowany oddział wojska. Co więcej, wspomnienia mówią, że w Olsztynie od tych tysięcy żołnierzy, którzy wypełnili te wąskie uliczki miasta, zaczął wydobywać się charakterystyczny odór. To była taka mieszanka niemytych ciał, niepranych ubrań i machorki. Tak naprawdę wielu mieszkańców przyprawiało to o odruch wymiotny. To chyba tak dosadnie można powiedzieć. Mieszkańcy też zauważyli, że między prostym żołnierzem a rosyjskim oficerem istnieje wielka przepaść. Dla prostych ogłoszono prohibicję. Oni nie mogli pić alkoholu pod karą batów albo nawet pod karą rozstrzelania. Tymczasem rosyjscy oficerowie mieli zupełnie inne zasady. Kiedy wkroczyli do Olsztyna, wypełnili olsztyńskie hotele i tam bawili się w najlepsze. Widzieli, jak prości żołnierze byli karani nie tylko ostrym słowem, ale niejednokrotnie batem. To budziło tak naprawdę w prostych mieszkańcach, w warmiakach, litość. Co więcej, do też tradycji tej okupacji przyjęło się tak zwane częstowanie rosyjskich żołnierzy. Być może w ten sposób mieszkańcy chcieli zapewnić spokój dla tego miasta, ale wkraczających Rosjan witali mieszkańcy, którzy kanapkami, napojami próbowali tych żołnierzy w swoim mieście ugościć. Spośród 38 tysięcy mieszkańców w Olsztynie zostało zaledwie 3 do 5 tysięcy ludzi. Miasto wyglądało jak wyludnione. Ulice były puste, wyglądało niemal jak miasto widmo. I w te puste ulice wkroczył 13. Korpus Rosyjski generała Krujewa w sile 35 tysięcy carskich żołnierzy. Możemy sobie łatwo wyobrazić, że to miasto, które było wtedy dużo mniejsze, o wąskich uliczkach zostało wręcz wypełnione, zalane rosyjską lawą. Zgodnie z obietnicą Rosjanie zachowywali się poprawnie. Dochodziło tu też do wielu takich bardzo humorystycznych scen, bo to rosyjscy, często bardzo prości żołnierze, byli pełni respektu do murów tego miasta, do piękna tego miasta, ale na przykład podziw też budziły w nich tramwaje. Ulice, które były zalane żołnierzami, nagle rozstępowały się niczym jakaś fala morska, kiedy miał przejeżdżać tramwaj. Co więcej, żołnierze, którzy chcieli też przejechać się tramwajem, widząc, że olsztynianie wrzucają do kasy jakieś pieniądze, wrzucali również tramwajarzowi kopiejkę za przejazd tramwajem. A więc w wielu opisach pojawia się to samo zeznanie, że Rosjanie w Olsztynie zachowywali się poprawnie. Jednak, jak mówią historycy, generał Krujew zajął miasto ze względu na stan swojego korpusu. Jego żołnierze maszerowali już od 10 dni, dziennie po 20-30 km. Lato było bardzo gorące. Oni często nie mieli pożywienia, nie mieli picia, dlatego 13. Korpus, który dotarł do Olsztyna, był wykończony, wycieńczony. Żołnierzy trzeba było jakoś nakarmić. Dlatego też przedstawiciele władz miejskich, którzy pozostali w Olsztynie na posterunku, nie opuścili go razem z uchodźcami, zostali wezwani przez rosyjskiego zarządcę miasta, który nakazał im dostarczenie pożywienia dla korpusu, który stacjonował w mieście. Ilości, które usłyszeli radcy miejscy, były przerażające, bo oto Rosjanie zarządzali 120 ton chleba, 15 ton ryżu lub kaszy, 6 ton cukru, 5 ton soli, 3 tony herbaty i 160 kg pieprzu. I to w nieodwracalnym terminie do godziny 8 rano dnia następnego, 27 sierpnia. Rosjanie zażądali tego deputatu. Radcy miejscy złapali się za głowę. Burmistrz stwierdził, że w tym momencie nie mają takich zapasów w mieście. Co więcej, większość ludzi uciekła, nie ma piekarzy, nie ma młynarzy.
te wszystkie miejsca, gdzie można byłoby piec chleb, mielić mąkę, są pozamykane. Rosjanie nie przyjmowali żadnych argumentów. Obiecali wszak ze swojej strony, że dadzą swoich soldatów do pomocy przy wypieku chleba. I tak oto z 27 sierpnia na 28 ta noc stała się słynną nocą wypieku chleba. Było to słynne olsztyńskie pieczenie chleba dla rosyjskich żołnierzy. Co więcej, ta noc była trudna z jeszcze jednego powodu. Rosjanie, aby uchronić miasto przed plądrowaniem, przed każdym sklepem, przed każdym hotelem postawili swoje patrole, aby ich żołnierze nie włamywali się do tych sklepów, nie plądrowali hoteli. A więc przedstawiciele władz miejskich Holsztyna, którzy próbowali wejść do niektórych magazynów, aby znaleźć tam mąkę czy inne potrzebne produkty do pieczenia chleba, często brani byli za rabusiów i nie raz i nie dwa rozstrzelani byliby za kradzież. Na szczęście do rana udało się w ogromnej większości wypiec chleb, którego zażądali Rosjanie. 28 sierpnia po całonocnym wypieku chleba, po dramatycznej zbiórce bochenków, gdzie tylko się dało te bochenki chleba w Olsztynie znaleźć, tu na podwórku straży pożarnej o poranku leżał stos złożony z chleba. Jednak rosyjskim żołnierzom wydawało się, że tego chleba jest za mało, dlatego też przedstawiciele władz miejskich musieli jeszcze stoczyć debatę z żołnierzami. Otaczał ich szpaler żołnierzy, którzy mieli bagnety na swoich karabinach, dlatego też te rozmowy dla radców miejskich nie były zbyt przyjemne. Jednak ostatecznie udało się Rosjan przekonać. Kiedy Rosjan udało się przekonać, że chleba jest dostatecznie dużo, kiedy radcy miejscy mieli świadomość, że już oddziały niemieckie nadciągają z odsieczą, po tej całonocnej walce o nakarmienie rosyjskich oddziałów przedstawiciele olsztyńskiego magistratu, choć byli dżentelmenami i pewne zachowania im nie przystawały, wyszli na tą uliczkę, po dzień dzisiejszy zachowaną w niezmienionym stanie, brukowaną z wysokimi krawężnikami, usiedli na krawężniku i mogli w końcu odpocząć, odetchnąć pełną piersią. Mogli powiedzieć sobie: uratowaliśmy miasto. Kiedy Rosjanie zajmowali Olsztyn, skrzydła drugiej armii generała Samsonowa przestawały istnieć. Kiedy rosyjscy oficerowie bawili się w tutejszych restauracjach, hotelach, nie mieli świadomości, że zbliża się już niemiecka odsiecz. Bo oto do Olsztyna zbliżał się pierwszy korpus rezerwowy generała von Below'a. Tymczasem 28 sierpnia większość oddziałów rosyjskich wymaszerowała w kierunku Olsztynka. W mieście zostały zaledwie dwa bataliony, około 2000 ludzi. Siły pierwszego korpusu generała von Below'a skierowane zostały na drogę Olsztyn-Olsztynek, aby tam związać wojsko Klujewa w walce, aby nie dotarły do Olsztynka. Tymczasem do oczyszczenia miasta miała posłużyć awangarda pierwszego korpusu. Żołnierze wkroczyli w uliczki miasta od strony Barczewa i w ten sposób zaczęli oczyszczać miasto z rosyjskich oddziałów. Do pomocy żołnierzom dołączyli mieszkańcy, którzy również chwycili za broń i zaczęli toczyć uliczną walkę. To ciekawe, że po kilku godzinach ulicznych walk, tak naprawdę chyba nikt nie został zabity, a rannych zostało zaledwie kilka osób. W tym chociażby kucharka, która gotowała w oficerskim kasynie i próbowała przez okno zobaczyć, co dzieje się na ulicach, została ranna chyba w głowę. Owszem, część rosyjskich żołnierzy schroniła się w piwnicach, na strychach, gdzieś w parkach i próbowała potem przez kilka kolejnych dni wydostać się z miasta, bo nie chciała poddać się do niewoli. Tak naprawdę mówi się jednak o tym, że miasto zostało zdobyte bez wielkich szkód, dlatego że rosyjscy żołnierze byli przede wszystkim zmęczeni walką, po drugie słabo zmotywowani i po trzecie tak naprawdę nie chcieli słuchać już rozkazu swoich oficerów. Byli tak wycieńczeni tym, co do tej pory ich spotkało. Po drugiej stronie mieli rezerwistów i landwerzystów, którzy byli motywowani zupełnie inaczej. Bronili swoich domów. Owszem, o landwerzy i o rezerwistach krążyły do tej pory w pruskiej armii takie opowieści, że są to żółtodzioby, że są słabo wyszkoleni, że niewiele potrafią. Ale tak naprawdę landwerzyści i pierwszy korpus rezerwowy generała von Below'a, który wsławił się w walce pod Zerbuniem, pod Biesowem, również w Olsztynie wykazał się dużym hartem ducha. Żołnierze byli zachęceni do walki i przepędzili Rosjan. Do największych walk wokół Olsztyna doszło jednak prawie że na przedmieściach, czyli w Kortowie. Największy obóz Rosjanie założyli na przedmieściach Olsztyna, w okolicach Kortowa, tam gdzie był szpital dla psychicznie chorych. Na frontonie tego szpitala zamieszczono wielki transparent: prosimy nie niepokoić, jest to szpital dla obłąkanych, prosimy, aby nie niepokoić pacjentów. I Rosjanie generalnie szanowali tą prośbę, to polecenie.
Dopiero kiedy ich obóz został ostrzelany przez niemiecką artylerię z okolicy wieży Ciśnień, wielu Rosjan próbowało tam w szpitalu szukać swojego schronienia. Jednak nacierające oddziały niemieckie sprawiły, że wielu Rosjan zostało na tym ogrodzeniu, bądź podziurawionych kulami, bądź roztrzaskanych przez nadlatujące ładunki wybuchowe. Ta masakra w Kortowie sprawiła, że prawie tydzień po tej potyczce sprzątano pobojowisko wokół Kortowa, wokół szpitala dla psychicznie chorych. Sprzątali to mieszkańcy miasta i młodzież, prawda, która robiła to, powiedzielibyśmy dzisiaj, w czynie społecznym. Natomiast mieszkańcy Olsztyna entuzjastycznie witali żołnierzy niemieckich, którzy wkraczali do Olsztyna, swoich wyzwolicieli. Co więcej, odbyło się też wkroczenie Moskali, ponowne wkroczenie Moskali. Ale nie byli to już dumni żołnierze, którzy zdobywali to miasto, ale byli to jeńcy wprowadzani z różnych pól walki. W rejon Olsztynka w międzyczasie, w godzinach wieczornych i nocą na 28-29 sierpnia wycofywały się główne siły 13 Korpusu generała Klujewa. Trzeba mieć świadomość, że korpus rosyjski, oczywiście kiedy był w pełni rozwinięty, liczył około 40 tysięcy żołnierzy. Czyli to była ogromna masa ludzi. Oczywiście ten korpus 13 już tyle nie liczył, bo był mocno przetrzebiony. W Dorotowie, które leży nad brzegiem Jeziora Wulpińskiego, 28 sierpnia 1914 roku rozegrała się jedna z ważnych potyczek w ramach tej wielkiej operacji tannenberskiej. Otóż tutaj powstrzymane zostały oddziały rosyjskie, które z Olsztyna wędrowały na odsiecz swoim pobratymcom w Olsztynku. Tu Niemcy związali ich walką i w ten sposób osłabili siły rosyjskie walczące w okolicach Olsztynka. Odwrót tego korpusu osłaniał pułk Dorogobuski, który właśnie w okolicach Dorotowa został rozbity. Ten pułk walczył do końca i między innymi dowódca tego pułku, pułkownik Kabanow, zginął w tych walkach i znaczna część jego żołnierzy też poniosła śmierć i zostali oni pochowani na cmentarzu właśnie w okolicach Dorotowa. W rejonie Olsztynka 28 sierpnia zostały, można powiedzieć, rozbite trzy pułki rosyjskie. Właśnie Koporski, Narewski i Newski, który walczył bardzo dzielnie właśnie w lesie miejskim. Walki o Olsztynek, bardzo ciężkie, trwały przez cały 28 sierpień, noc i jeszcze resztki tych walk, takie ostatnie punkty oporu, były likwidowane 29 sierpnia. Całe centrum Olsztynka zostało zniszczone w trakcie walk. Dochodziło tutaj do bardzo ciężkich starć pomiędzy jedną i drugą stroną, nawet do walki wręcz. Po ciężkich ulicznych walkach piękne średniowieczne miasto Eczko-Olsztynek zostaje zamienione w stosy płonących gruzów, wśród których cały czas toczy się walka. Co więcej, to miasteczko wypełniają oddziały wojska rosyjskiego, które wycofuje się z pozycji, które przed chwilą zostały przełamane przez niemieckie natarcie. Odsiecz ze strony 13 Korpusu generała Klujewa, która miała nadejść ze strony Olsztyna, utknęła na przedmieściach Olsztynka. Samsonow coraz bardziej zaczyna rozumieć, że to nie on jest zwycięzcą, ale że został zapędzony w pułapkę, którą teraz Niemcy próbują z każdej strony zamknąć. Dlatego daje dyrektywę, rozkaz, aby jego oddziały zaczęły wycofywać się w kierunku na Janowo, na Chorzele, za granicę z Prusami. W tym samym czasie generał Klujew orientuje się, że żaden rozkaz nie dociera do niego odwrocie, a widzi wycofujące się oddziały rosyjskie spod Olsztynka. Zaczyna rozumieć, że jemu i jego korpusowi grozi okrążenie, dlatego postanawia wycofać się wzdłuż drogi Olsztynek-Szwaderki i kierować się w kierunku granicy z Rosją. Jednak na jego drodze znajduje się kilka tak zwanych wąskich gardeł, wąskich przejść między jeziorami, chociażby Szwaderki, Kurki, ale pierwszym takim wąskim gardłem jest miejscowość Kołatek, a dokładnie most koło młyna Schlagermühle. Ten młyn znajdował się na takiej wąskiej strudze między jeziorami Plusznym a jeziorem Staw, nad którym się teraz znajdujemy. To było tylko wąskie przejście, praktycznie most, przez który nocą trzeba było przeprawić, jak już kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy z całym sprzętem
I na to było niewiele czasu i te resztki 13 Korpusu, które się właśnie znalazły nocą w miejscowości Szlaga, no podjęto decyzję o wycofaniu się właśnie przez ten most. Most był słaby, niewielki, trzeba było go wzmocnić. Rozebrano okoliczne stodoły, które tam stały, szczególnie jedna duża stodoła w okolicy właśnie w tym młynie. Wzmocniono most i przez ten most zaczęły przechodzić oddziały i głównie piechota, ale i artyleria, i wozy transportowe. Także bardzo szybko i sprawnie przebiegała ta ewakuacja, ale na to potrzeba było przynajmniej kilkunastu godzin, a nie kilku. Niemcy, kiedy dostrzegli, że 13 Korpus próbuje umknąć właśnie z tej pułapki, wykonali potężne uderzenie w kierunku na Mierki i o świcie zaskoczyli właśnie wycofujących się Rosjan w okolicy Szlaga Mele. Wykonano uderzenie przy pomocy kilkudziesięciu dział. Ostrzał artyleryjski spowodował duże straty i tu w rejonie Mierek powstrzymywało uderzenie wojsk niemieckich, pułk kaszerski, który został też zdziesiątkowany i praktycznie rozbity i resztki tego pułku dostały się do niewoli. W sumie w okolicach Szlaga Myle Niemcy do południa 29 już sierpnia wzięli do niewoli około 8 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Resztki 13 Korpusu przedarły się w kierunku na Szwaderki i Kurki drogą, którą później Niemcy nazwali drogą rosyjską. W czasie wycofywania się też to w okolicy Szlaga Myle część żołnierzy rosyjskich próbowało uciekać przez jezioro Pluszne i jezioro Staw. I są też takie informacje, że dużo tych żołnierzy potopiło się. Stąd później jezioro Staw było nazywane Rusenfale, czyli jezioro rosyjskie, tych żołnierzy rosyjskich, którzy zginęli w nurtach tego jeziora. W okolicy Kołatka, w okolicy miejscowości Mierki rozpętała się potężna walka. W końcu landwerzyści przełamali rosyjską obronę i zdobyli miejscowość Kołatek. Można by powiedzieć, że ta rosyjska pułapka zaczynała być coraz bardziej zamknięta.